25 marca w otwartym niedawno podkarpackim Centrum Sportu w Wałkwiaśle odbył się otwarty turniej Kyokushin Karate dla dzieci i młodzieży. Do zawodów zgłoszonych zostało ponad 200 zawodników w wieku od 7 do 18 lat z wielu zaprzyjaźnionych klubów Polski oraz regionu Podkarpacia. Przez kilka godzin młodzi zawodnicy sprawdzali swoje umiejętności w walkach kumite. Turniej podzielono na dwie odsłony z podziałem na płeć, wiek, stopień zaawansowania oraz wagę. Na początku swoich sił na tatami próbowali najmłodsi zawodnicy tegorocznego turnieju. Głównym organizatorem wydarzenia był Jasielski Klub Kyokushin Karate, prowadzony przez Shihana Tadeusza Krygowskiego przy współudziale miasta Jasła oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Warto zaznaczyć, iż w tym roku wypada 40-lecie Karate Kyokushin w Jaśle, dlatego tym bardziej całe wydarzenie miało podniosły charakter. Przed 40 laty młodzi ludzie, między innymi ja, zafascynowani byli osobą Masutatsu Oyamy, Japończyka, który propagował sztukę walki Karate Kyokushin. Ta walka była czymś tajemniczym, ale jednocześnie zasady, o których Oyama mówił, były jasne i przejrzyste i pociągały bardzo wielu młodych ludzi. Pamiętam, że na hali Mosir ćwicząc w grupach 200-osobowych do zawodów przygotowaliśmy się często na zewnątrz, gdzie chłopaki przywozili swoje worki, wieszali ich obok hali i na trawniku przygotowali się do pierwszych zawodów. No dzisiaj mamy te warunki zupełnie inne, możemy poszycić się tak wspaniałą halą i rozwijać nasze karate, rozwijać klub, Jasielski Klub Kyokushin Karate. Kumite to taki rodzaj walki z przeciwnikiem, który ma na celu służyć wyłącznie własnej ekspresji i samodoskonaleniu. Niezbędne jest zatem podjęcie maksymalnego wysiłku fizycznego i psychicznego, który pozwoliłby utrzymać stałą koncentrację w wykonywaniu każdej techniki z odpowiednią sprawnością i siłą. Celem jest uniemożliwienie przeciwnikowi skutecznej reakcji. Mistrzostwa odbywały się pod bacznym okiem wykwalifikowanej kadry sędziowskiej, a młodzi zawodnicy walczyli z ogromnym zaangażowaniem. Jak sami podkreślali, trening karate jest doskonałą formą dania upustu ich młodzieńczej energii. Moja pasja do karate przerodziła się w pracę trenerską, w pracę instruktorską. Myślę, że z tego powodu, że bardzo chciałem, by nie tylko ja mógłbym się cieszyć tym udziałem w zawodach sportowych,
treningami, ale żeby wciągnąć w to jak największą grupę ludzi, już uważałem, do dzisiaj uważam, że jest to wspaniała przygoda, że jest to możliwość poznania wielu ludzi, wyjazdów, sprawdzenia siebie, praca nad swoim charakterem. Bardzo, bardzo wiele pozytywnych rzeczy wiąże się z uprawianiem karate. Miłym akcentem turnieju było uhonorowanie przez Szychana Tadeusza Krygowskiego byłych oraz obecnych adeptów tej niezwykłej sztuki walki, jaką jest karate. Przez 40 lat pracowaliśmy ciężko na sukcesy sportowe, wychowawcze. W rezultacie dzisiaj mamy wspaniałą salę, w której możemy kontynuować naszą misję i ćwiczyć z dziećmi, z dorosłymi. Współpraca z tymi ludźmi jest dla mnie przyjemnością. Nasi zawodnicy ich uwielbiają i myślę, że następne 40 lat będzie podobnie. Za zasługi dla rozwoju jasielskiego klubu Kyokushin Karate okolicznościowe medale otrzymali zawodnicy, którzy jako pierwsi zdobywali dla klubu medale w Mistrzostwach Polski lat 80. Jerzy Radwański, Krzysztof Kolbusz, Jerzy Jędrzejczyk, Wiktor Urban i Marcin Czech. Medale otrzymali również obecni zawodnicy młodszego pokolenia, m.in. Kamil Mastej, Aleksandra Kwilosz, Dawid Nguyen Quang, Kamil Berkowicz, Aleksandra Socha, Weronika Czajka czy Dariusz Bochnia. Wyróżnieni zostali również trenerzy oraz osoby współpracujące od wielu lat z klubem Kyokushin Karate: Krzysztof Lech, Grzegorz Mitoraj, Lech Ptak, Jacek Kusiak i Marek Świerk. W podziękowaniu za dotychczasową działalność, upowszechnianie oraz promowanie szkoły życia i charakteru, również miasto Jasło z okazji 40-lecia uhonorowało klub okolicznościowym krawertonem, który w imieniu burmistrza Ryszarda Pabiana wręczyła na ręce Szychana Krygowskiego zastępca Elwira Musiałowicz-Czech. Gratuluję wszystkich sukcesów, nie tylko tych na przykład z zeszłego tygodnia, ale i tych bardzo ciężko wypracowanych przez 40 lat działalności. Wszystkim członkom jasielskiego klubu Karate Kyokushin przede wszystkim życzę dalszej determinacji i wytrwałości w sportowych osiągnięciach, ale również w życiu zawodowym i prywatnym. Ostatecznym celem sztuki karate to nie jest zwycięstwo ani porażka, lecz perfekcja ludzkiego charakteru. Życzę niesławnego zapału i determinacji w wychowywaniu dzieci i młodzieży w zgodzie z wartościami, tradycją i zasadami tej japońskiej dyscypliny sportu. Z wyrazami szacunku Ryszard Pabian, burmistrz miasta Jasła. Przy tak podniosłej uroczystości nie mogło być się bez wielu niespodzianek. Próbowaliśmy do tego nawiązać, aby to się, te podróże powtarzały. Czego życzymy, bo to wiem, że dla Szychana zawsze wielkie święto i wielkie przeżycie. Tak jak tutaj sensei Jurek powiedział, w imieniu naprawdę wszystkich wychowanków życzymy wszelkiej pomyślności i ogromnie dziękujemy, chociaż może skromnie, za te 40 lat naprawdę ciężkiej pracy i wspaniałego wychowania nas wszystkich, i młodych, i starych, i dzieci teraz. Ja z podziwem patrzę na Szychana, jak on po prostu prowadzi coraz do nowszych pokolenia i ma niezwykłe uczucie. I pomyślałem, że ma chyba taki dar jak na kości, że on wie, jak kogo doprowadzić, co komu doradzić, czy w podjęciu, czy w nastrojeniu się do walki, czy w turnieju. No i wierzę, że tak będzie przez następne 40 lat. Jakie były początki klubu i jakim trenerem był kiedyś i jest nadal Tadeusz Krygowski? Zapytaliśmy byłych oraz obecnych wychowanków Kyokushin Karate w Jaśle. No cóż, ja jako starszy, najstarszy uczeń Szychana znam jakby od początku tutaj nasze treningi i Szychana już tyle lat znam. I muszę wam powiedzieć, że nie wiem czy wszyscy wiedzą, ale Szychan był super, wspaniałym też zawodnikiem, nie dosyć trenerem, ale był też zawodnikiem. Chciałbym przypomnieć może początki właśnie jak startował w takim prestiżowym turnieju Kyokushinu
którego już obecnie nie ma, ale w latach początek 80. międzynarodowy turniej o Wawelskiego Smoka w Krakowie, gdzie tam jako uczeń początkujący, nie wiem czy tam trenowałem rok czasu bodajże i pojechałem kibicować. Właśnie Cichan jako z Jasła reprezentował tutaj nasze miasto, gdzie walczył właśnie z ludźmi, którzy jakby kreowali Kyokushin w Polsce. Wtedy ci wszyscy ludzie, którzy startowali na turniejach, teraz są kierownikami, szefami organizacji czy w ośrodkach w Polsce. I oni to były te właśnie początki. Oni zaczynali. Pamiętam właśnie, jak jeździliśmy na zawody. Nie było tych zawodów tak jak teraz jest, powiedzmy, co miesiąc jeden turniej tutaj, tam. Pamiętam, przygotowywaliśmy się, były w Polsce organizowane Mistrzostwa Polski. To jedyne zawody, cały rok człowiek się przygotowywał, startował, później następne puchar wchodził i Cichan jak najpierw jako zawodnik, a później jako i trener oczywiście również, bo był zawodnikiem, trenerem, a później po tych paru latach już przestał uczestniczyć w zawodach i wtedy już się zajął całkowicie jakby trenowaniem. I pamiętam, jak razem nawet żeśmy jeździli już później, jako ja jeszcze, nie wiem, po paru latach treningów, on jeszcze jako zawodnik, razem byliśmy na takim turnieju w Łodzi, gdzie dzięki niemu stanąłem na podium i oczywiście razem byliśmy na podium. Nasza przygoda z karate, właściwie z jasielskim klubem karate Kyokushin, zaczęła się w 1997 roku. Czyli 20 lat. Świętujemy dzisiaj 40-lecie, my świętujemy 20-lecie naszego pierwszego treningu, który odbył się jeszcze w szkole podstawowej numer 2. Tam zaczynałyśmy w dość dużej grupie. Teraz ostatnio trenowałyśmy już na hali i dziś w nowym centrum, Podkarpackim Centrum Sztuki Walki. Jeśli chodzi o Cichana Tadeusza Krygowskiego, wspominamy go bardzo ciepło jako trenera bardzo wyrozumiałego, mającego niesamowite pokłady cierpliwości, wspaniałego nauczyciela, który potrafi przekazać naprawdę dużo wiedzy, mądrości, dobre wychowanie dla dzieci. To trzeba powiedzieć, że potrafi wychowywać nieznośnych chłopaków. Niesamowita jego wiedza na temat ćwiczeń fizycznych, przygotowań na zawody, tak, różnego rodzaju. Pomagają wzmacniać kondycję, psychikę, uczy wytrwałości. Nie wyobrażam sobie innego trenera, nie wyobrażam sobie w ogóle jasielskiego klubu Kyokushin Karate bez Cichana Tadeusza Krygowskiego. No, który uczy dużo wytrwałości, szacunku do innych. Nasz Cichan po prostu jest twarzą, obrazem naszego klubu. Bez niego po prostu ciepły klub by nie istniał. Moja przygoda z karate Kyokushin rozpoczęła się w 7 klasie szkoły podstawowej, gdzie pierwszy raz namówiony przez mojego brata poszedłem na trening karate, zobaczyć jak można trenować, co można osiągnąć. I wówczas pierwszy raz zetknąłem się z Tadeuszem Krygowskim. Chciałem powiedzieć, że w tak młodym wieku dobre podejście trenera i instruktora jest rzeczą podstawową i kluczową. I ciepło i podejście tatka do młodzieży było naprawdę niesamowite. On potrafił wszelkie porażki, które na początku wchodzenia w każdą dyscyplinę człowiek napotyka, potrafił go zachęcić tak, aby kontynuował i za wszelką cenę osiągał te cele. Mam tu na myśli oczywiście bariery takie psychiczne i fizyczne, ale podkreślał też i aspekt mentalny karate, że to jest walka z samym sobą, nie z przeciwnikiem. I przez te lata, a trzeba powiedzieć, że trenowałem tutaj wiele lat pod kątem senseja, teraz Cichana, tatka,
To naprawdę były wspaniałe lata. Jeździliśmy na różne zawody, wspólnie cieszyliśmy się, wspólnie też nie wszystkie zawody wygrywaliśmy. Potrafił pocieszyć, jeśli jakieś porażki się nie nadarzały, ale zawsze było to motywujące i pozwalało na kontynuowanie treningów ze zdwojoną siłą. Dzięki tatkowi udało nam się stworzyć pewną grupę, która wspólnie trenowała. Myśmy mieli tylko kilka treningów razem, kilka treningów na hali, ale Tadek udostępniał nam też swoją salkę, trenowaliśmy wspólnie i ta rodzinna atmosfera i jego naprawdę ciepłe i takie podejście do człowieka, do każdego indywidualne, tworzyło niezapomnianą atmosferę, która dzięki temu zachęciła nas i pozwoliła nam odnieść wiele sukcesów. Były zawody, gdzie jechaliśmy tylko we dwóch przez takie okresy, ponieważ przez te wszystkie lata różne sytuacje się tu działy. Ale co jest najważniejsze? Trzeba powiedzieć, że Tadek się nie zmienił przez te wszystkie lata. Minęło ponad pół wieku, ja zmieniłem kluby, potem przyszła praca zawodowa, ale zawsze jak spotkaliśmy się z Tadkiem, to on się nie zmienił. On jest niesamowicie miły, ciepły i no, po prostu to jest przyjaciel. Takich instruktorów wszystkim życzę. Razem z Kubą Zborowskim trenujemy już karate 13 lat. Jest to większość naszego życia, ale nie byłoby tego, gdyby nie Sichan Krygowski. To on od początku nas trenował, no i dalej to robi. Nauczył nas wszystkiego, nauczył nas szacunku do drugiej osoby, nauczył nas podstaw karate i dzięki niemu jesteśmy takimi zawodnikami, jakimi teraz jesteśmy. Sichan Krygowski nie jest dla nas tylko jako trener, jest dla nas jak ojciec, wspiera nas w każdych sytuacjach. Jest czasami surowy, ale to jest tylko na treningach. Na każdych wyjazdach, na każdych zawodach Sichan Krygowski nas wspiera. Nie tylko swoją osobą, ale także duchem. Daje nam wskazówki, jak walczyć, co robić. I także jest dla nas wielkim wsparciem na tych wyjazdach. Na treningach wkłada dużo serca w treningi. Chce, abyśmy się cały czas wspinali do góry. Moja przygoda z karate zaczęła się kupę lat temu troszeczkę, bo to dla niektórych kupę, dla mnie kupę, bo to 87 rocznik gdzieś. Przygoda z Sichanem obecnym, Tadeuszem Krygowskim. Pamiętam czasy, które otwierał szkołę w Libuszy. Ja do tej Libuszy się tam zapisałem. Pamiętam, bardzo dużo ludzi tam przyszło na ten pierwszy trening. Troszeczkę byłem taki zdezorientowany, ale zostałem. Jak to mówią, że karate jest bardzo trudnym sportem i ta droga jest tylko wąska i niektórzy się utrzymują. Ale chciałbym tu powiedzieć, że dlaczego zostałem. Dlatego zostałem, bo Sichan Krygowski jest naprawdę bardzo dobrym profesorem w tym, co robi i umie zachęcić ludzi do tego. Jak również ma coś w sobie, co naprawdę lgną ludzie, młodzi, starsi do niego i ćwiczą. Obecnie to jest jeden klub, ale dojo biedź i w Bieczu ćwiczy troszeczkę tych ludzi, ale też spotykamy się tutaj i wspólnie jeździmy na zawody. Sichan, tak jak powiedziałem, jest dla mnie tak jakby profesorem tego wszystkiego. Od niego nauczyłem się wszystkiego, co mogę teraz demonstrować. Zacząłem trenować karate 9 lat temu w Jasielskim klubie. Moim pierwszym trenerem i zarówno aktualnym jest Sichan Tadeusz Krygowski. Jest to osoba, którą bardzo szanuję. Naprawdę pomógł mi bardzo w życiu, zarówno jak i pomógł mi osiągnąć etap, w którym teraz jestem. Zawsze mnie wspomagał, zawsze mogłem na niego liczyć, zarówno i na zawodach, jak i na sali. Zawsze coś podpowiedział, jakąś dobrą wskazówkę dał, która później przyniosła mi na przykład zwycięstwo. No i polecam wszystkim naprawdę Sichana Krygowskiego, żeby zaczęli trenować. Sichan Tadeusz potrafi podejść indywidualnie do każdego. Każdemu potrafi znaleźć jakiś błąd i wspólnie po prostu razem z nim można wyjść z tego błędu po prostu, żeby dojść do tak zwanej perfekcji. Wspaniały człowiek, przygotował nas nie tylko do karate, ale nawet do życia. Każdy z nas, który wyszedł tutaj z naszego jasielskiego klubu, po prostu jakoś sobie ułożył to życie, jakoś sobie radzimy, nie tylko na macie, ale poza. No i także, jak widzę, nauczył nas tego życia. No, nauczył nas życia, nie tylko walki, ale życia, podejścia do życia. Wspaniały człowiek, szczerze powiedziawszy,
Mam dużo znajomych, przyjaciół, ale tak, to jest jakaś energia bije od niego, naprawdę. Dzięki Szychanowi mamy również tak fajne figury do dziś. Jesteśmy szczupłe i nie narzekamy na brzuszki. Naprawdę trenuje nas wyśmienicie, przede wszystkim, co jest najważniejsze, i myślę, że to jest taka idea naszego klubu, żeby walczyć bez agresji, z szacunkiem do drugiego człowieka. Miło też zawsze wspominamy z siostrą obozy karate. Akurat jest różnica między nami w wieku, więc nie miałyśmy okazji być razem, ale zawsze byłyśmy zadowolone z obozów i bezpiecznie się czułyśmy, ponieważ Shihan był jak tatuś. Tak, taki opiekuńczy, naprawdę wspaniały człowiek. Karate jest sztuką samoobrony bez broni, gdzie ręce i nogi poddawane są systematycznym ćwiczeniom, polegającym na zadawaniu ciosów i kopnięć, jak też blokowaniu. Karate jest systemem ćwiczeń, gdzie karateka opanowuje w sposób mistrzowski wszelkie ruchy ciała, jak skłony, podskoki, balansowanie, ucząc się poruszać kończynami i ciałem w przód i w tył, na boki, w górę i w dół, w sposób jednolity i swobodny. Techniki karate odznaczają się dobrą kontrolą, zależną od siły woli karateki i kierowane są do celu z dokładnością i spontanicznością. Ważnym jednak jest także drugi aspekt duchowy nauki karate. Kształtowanie charakteru, zachowania pełnego godności i pokory, poszanowanie etykiety i zasad dojo. Trening karate, wyrabiając siłę wewnętrzną u ćwiczących, podwyższa ich wartość i samoocenę w podejmowaniu decyzji w różnych sytuacjach życiowych. Trening karate przynosi wszechstronne walory wychowawcze, wyrabia u ćwiczących takie cechy charakteru, które są niezbędne młodzieży szkolnej, przygotowującej się krok po kroku do życia w społeczeństwie i poczucia przynależności do niego. Drogi Szychanie, życzymy Ci kolejnych takich wspaniałych 40 lat, jakie były te dotychczas. Żebyś dalej był takim trenerem dla kolejnych pokoleń. Życzę mu dalszych tych sukcesów, jakie ma, i na pewno, tak jak my, instruktorzy, bardzo jesteśmy z nim życi i nigdy jako takiego nie opuścimy, bo fajną robotę robi i naprawdę cieszymy się z tego, że mamy takiego Szychana w swoim klubie. Chciałem Szychanowi przede wszystkim podziękować za to wszystko, co dla mnie zrobił, no i życzyć mu dalszej realizacji w spełnianiu się jako trener, jako prezes tutaj klubu, no i wszystkiego dobrego, a przede wszystkim zdrowia. I cóż bym chciał powiedzieć, no życzę Ci, Szychan, wszystkiego dobrego na następne 40 lat, żebyś dalej był takim człowiekiem, jaki jesteś, niezniszczalnym, i powodzenia. Shihan, Tadeuszu, życzymy Ci na kolejnych 40 lat jeszcze więcej zapału, energii, motywacji, cierpliwości do dzieci. Myślę, że jeszcze więcej sukcesów, będzie to możliwe na pewno. Wierzymy w to i życzymy dużo zdrowia przede wszystkim, bo to jest najważniejsze. I takiej samej formy jak dziś. I to, co udało mu się osiągnąć, naprawdę jest niesamowite, a uwieńczeniem tego faktycznie ta piękna hala. Ja jak tutaj przyjechałem, to powiem szczerze, jak popatrzyłem na nią, aż chcę się ćwiczyć, a pod okiem takiego instruktora to można tylko o tym marzyć.
jak obserwuję moich pierwszych zawodników, którzy startowali w zawodach i obecnych, myślę, że pasja jest równie mocna wśród tych najmłodszych, jak była przed 40 laty. Zmienił się trochę styl walki, wiedza instruktorów jest o wiele większa i dzięki temu możemy uczestniczyć w zawodach wysokiej rangi. No, można nam życzyć, żebyśmy utrzymali tą wspaniałą pasję, którą mamy i żebym mógł się otaczać tak wspaniałymi instruktorami i zawodnikami, jakich mam w tej chwili.